Jeśli doceniasz moją pracę i lubisz materiały na Cambo Life, to możesz mnie wspomóc, zostawiając łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz pod każdym filmem. Dzień dobry, Cambo Life na Kupenda, Kambodża, Smart Eco, Kokosabai i czego sobie tam jeszcze, co sobie jeszcze wymyślicie. My jesteśmy oczywiście na hali Smart Eco. Tutaj jest wczoraj stół operacyjny. Tak, tu mam parę rzeczy wypisanych. Wczoraj zostałem, żeby dobrze to powiedzieć, zostałem poddany klawioterapii. Tutaj przez naszą panią doktor z PL. Niestety się nie nagrywa, ale muszę wam powiedzieć, że jak ktoś wie, co to jest klawioterapia, i mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, to jest troszkę takie nakłuwanie i tak dalej. W każdym razie naprawdę efekty były odczuwalne wczoraj i myślę, że dzisiaj też są. A pani doktor się zainteresowała tą metodą, kiedy zachorowała na raka i tego raka wyleczyła. Także takie ciekawostki przywozili mi tutaj i cynki, i różne rzeczy. Zaraz muszę właśnie łyknąć. A to dlatego, że po tym zmiażdżeniu palca, teraz ten mój palec wygląda dużo lepiej, aczkolwiek muszę zmienić opatrunek. No, jest szansa, że może wdać się infekcja, a później na przykład gangrena, a tutaj takie rzeczy już mieliśmy. Pomysłowy Dobromir od rana tutaj instaluje jakieś rzeczy. Przed chwilą powiedział, że kawę pił i go za mocno wzięło. W każdym razie tutaj też ten przedłużacz ostatnio kupowałem, czeka na... No właśnie, na co czeka? Czeka na maszyny. Maszyny nie przywiozą nas, bo Loda stwierdziła, że jest no ta skrzynia za duża, za ciężka i ją mam w dupie, także będę musiał prawdopodobnie po maszyny pojechać i chyba zrobię to jak ostatnim razem z sąsiadem, ale może wcześniej zapytam o wielkość tej skrzyni. Tak, zaraz będę musiał tak napisać. Dzisiaj się będziemy też przygotowywać do rozlewania wczoraj tam obróbkę cieplną. Myślę, że tam jest 30 litrów. 30 litrów to jest 120 butelek. Pani teraz tam z nakrętkami walczy. No z tymi nakrętkami to też, nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie. Kazałem je umyć z kartonu, a trzeba było je po prostu na mokro przetrzeć. Dlatego, że między uszczerka a nakrętkę dostała się woda. Także same problemy. A co się odbija już z rana? Ale Cambo wczoraj, o. Ale Cambo wczoraj przyniosła ptaka. Do, o, zobaczcie jaki widok. Dwa koty, dwie krowy. Cambo, jak widzicie, sucho. Pora sucha. W każdym razie tak, Cambo wczoraj przyniosła podczas tego zabiegu, przyniosła mi nam pierwszego chyba zagościć być może od klawioterapii. Tutaj jeszcze z fermentacji którejś. Teraz jak mam nogę zepsutą, niestety nie mogę się tutaj mocno wczuwać w to wywożenie tego na kompost. Niestety. W każdym razie dowód zbrodni jest. Koty pochwyciły wczoraj, to znaczy Cambo pochwyciła wczoraj ptaka. No i co? I zjadła całego, tylko pióra zostały. O, pan przyjechał. Chyba po mnie. A właśnie wam chciałem powiedzieć, że jedziemy o 7:00, wjeżdżamy do Phnom Penh. Także pan pojechał. W angielsku nie mówi, ale to już kiedyś wam pokazywałem naszego pana sąsiada, kierowcę ciężarówki takiej małej. Może i dużej też, ale na razie wziąłem u niego tylko małą. W każdym razie już przyjechał, a ja nie gotowy. Muszę no szybko skończyć kawkę i zjeść, bo będę głodny, to jednak do tego trochę będziemy jechali do Phnom Penh. A jedziemy, bo nie wiem czy napomknąłem już, jedziemy do Phnom Penh
odebrać moje zamówienie, nasze zamówienie, bo to nie moje, tylko smartekowe zamówienie. I tam będą dwie maszyny. Jeden to będzie taki grinder, który powinien przyspieszyć produkcję wiórków kokosowych i to bardzo. Nasz proces cały się zmieni. A druga maszyna to jest The Husker i to będzie maszyna, która ściąga skorupy. O. Nie będziemy mieli już takich połóweczek, będziemy mieli drobne skorupy. Powinno to przyspieszyć nam proces. Zobaczymy. Być może będziemy musieli zatrudnić kolejne osoby. Także my już wyruszyliśmy. Kokosy. Z tyłu jest piękny widok o poranka. Zaraz zobaczycie. Może jak słabo będzie na razie widać. W każdym razie tam za drzewami są tutaj te skałki pobliskie. Bardzo fajny widok mają tutaj, czy my też, ja widzę to ze Smarteko, ale tutaj widać fajnie to z okna zapewne. No ale niestety, o, właśnie tutaj jest część tego płotu, całe te wzgórza, skałki są ogrodzone i tam na końcu jest kolejna cementownia. Czy widzicie, to jest tak ogrodzone, że sobie można wejść. Zresztą z Michałem kiedyś tam wjechaliśmy, nie mogliśmy wyjechać. Musieliśmy długo bardzo wracać, bo to naprawdę to ma długość od głównej drogi, to jest kilka kilometrów. No ale chętnie bym kiedyś, jak przyjedzie jakiś hardkorowy youtuber, może to jest jakiś, albo jakiś hardkorowy osobnik, który będzie tam chciał wejść i tak chociaż noc spędzić na takich skałkach, myślę, że byłoby miło. No, a my już jedziemy do pompem. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Palec dużo lepiej, ale jeszcze dla bezpieczeństwa sobie zabandażowałem, bo tam jakieś rany otwarte zrobiły, żeby się żadne zakażenie nie wdało, ale jak widzicie, już mogę ruszać, także jest dobrze. Zobaczcie, jak się podróżuje. Na pewno świetny widok i jest klimatyzowane pomieszczenie. No, naładowali tam trochę towaru. Okej, sytuacja jest taka, że zatrzymaliśmy się na jedzenie. Tam jest nasz driver, tam jest kuchnia. Ja zamówiłem oczywiście ryż smażony, z kurczakiem oczywiście nie ma, ale jest z krową. Takie tutaj mamy jeszcze ciekawe, kmerskie zresztą, popularne domki. Tam coś jedzie do Phnom Penh też. Godzina jeszcze młoda. A tutaj mamy też takie pożywienie, ale mimo że fajnie to wygląda, to w środku są niefajne rzeczy. Nie będę wam zdradzał. Jak ktoś przyjedzie do Kambodży, to będzie mógł zobaczyć. A tam mamy kiełbaskę suszoną z przeróżnymi metalami ciężkimi przy drodze krajowej. Zapewne z przeróżnymi metalami. No nic, myjemy i lecimy dalej. Do lody w Phnom Penh. Na postoju kolejnym. Jedziemy dalej. Saat! Traj Saat! O, i teraz powiem wam szczerze, patrzę sobie na coś takiego i bym kosmarteko takie karpie chciał mieć. Piękne. Karpie koi. Kto ma wiedzieć, ten wie, ale piękne te karpie. Lubię to. Tutaj wam pokażę, bo jedziemy. Zobaczcie, jaki Lexus jedzie. Nie wiem, czy to jest jakiś bus, czy co, bo z tyłu nie widzę, no nie znam, jakiś chyba nowy model. A tak to co, no przyjechaliśmy. Powiem wam szczerze, że zmienia się mocno bardzo Phnom Penh. Mimo wszystko i tak bym nie chciał tutaj za żadne pieniądze mieszkać.
No miasto duże nie jest dla mnie. Stolica to już zupełność. No taki bus troszkę ten. Lexus. A tam zobaczcie, Tesla stoją. Tesla. Dem. Plyn. Plyn, lyn. Lan. Plyn, lan. A tu mamy, o, sklepik. Bił. No i tak to wygląda. Na łąpenisku. Się jesteśmy na miejscu. Chociaż nie było łatwo znaleźć. Powiem wam, że gdyby nie to, że tu kiedyś byłem parę razy z Adamem, to kierowca nigdy w życiu by tu nie trafił, bo nawigacja pokazuje i... Z drugiej strony tak jakby... punkt, w który jest to miejsce, z drugiej strony ogrodzenia, właśnie o tam gdzieś z tyłu za tym, no, za tamtą ścianą na końcu. W każdym razie już tutaj będą szukać i zeskanowane wszystko jest, driver się nasz podstawia już, także wszystko idzie zgodnie z planem. Godziny jeszcze nie ma 12, także cieszę się, może na 15 będziemy z powrotem na miejscu. Czyli jest jeszcze inaczej, bo jednak myślałem, że jest jedna, a jednak są dwie. To jest jedna maszyna, nie wiem która, ale wydaje mi się chyba ten The Husker, a zaraz przyjedzie też drugi boks. To jest na nogach właśnie już metalowych. Mam nadzieję, że się tam nic nie uszkodzi. Także jedzie maszyna. Numer 2. To będzie chyba The Husker. Lo! To będzie The Husker, a tam będzie Grinder ten pierwszy. W każdym razie okazało się, że dwa boksy. No muszę wam powiedzieć, że niedużo to kosztowało. Znaczy niedużo, no jest to 300 kilo, ale $177 za sam transport, także myślę, że całkiem przyzwoita cena. Cena, polecam lodę. Aplikacja nie jest łatwa, ale do ogarnięcia. No jak zwykle w korku, tam gość na fotelu, to chyba nie wiem, pralkę, lodówkę wiezie. Tutaj jeden wiózł na motorze komputer cały. No wożą wszystko. No tutaj przed nami kokosy, jak dobrze nam znane. Już chyba przez całe życie te moje, te, znaczy moje. No kokosy będą mi bliskie. Znaczy ja jestem pewny, że będą, no ale nigdy się nie spodziewałem, że właśnie kokos będzie surowcem, który będę w przyszłości przetwarzał. Cel jest, jak wiecie, na wiele produktów. O, proszę bardzo. A tu pani rower wiezie. A tam jest grillowanko. No nawet nie wie, takie łaska wygląda. Ale tak tutaj z ołowiu, z ulicy to troszkę ryzykownie. A tu pani sobie rączki myje na przykład, a tam inne rzeczy się dzieją. To na ulicy to ja jakiś jakby brat przylatywał. No mówię, no co ci będę mówił, no to jakbyś na inną planetę przyleciał, to jest zupełnie inny świat. A poza tym muszę wam powiedzieć, że jest, ja już zapomniałem, ale jednak asfalt, beton jednak robi robotę, jest naprawdę tym kątem gorąco. U nas jednak jest przewiewnie, wiaterek jakiś, no i przede wszystkim to się tak wszystko nie grzeje. Mafia tuk-tukowa. Takie trochę centrum handlowe wygląda. Bliżej na Kubendy, coraz bliżej końca dzisiejszej wyprawy. Ale znowu zatrzymaliśmy się na jedzonko. Jak to by powiedział Adam, za moje. Wcześniej płaciłem ja, pewnie teraz też ja będę płacił, bo ja jestem biały. Także taka sytuacja. Tutaj kierowca też chyba bajcia. Ja bajcia z kurczakiem. A bardzo dobrze. A tam skład makulatury wyjeżdża. I innych rzeczy. Na dzisiaj to już było wszystko. Jeśli podobają się wam materiały Cambo Life, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia.